Ełcki ratusz wyłonił wykonawcę kolejnej inwestycji drogowej w mieście. Tym razem remontem objęta zostanie ulica Towarowa. Mowa o drodze prowadzącej na nowy cmentarz i do firm znajdujących się w specjalnej strefie ekonomicznej. Zależy nam na tym, żeby ta trylinka, która jest wyłożona nierówna, pokryta została równą nawierzchnią asfaltu i będziemy chcieli zapełnić tę lukę pomiędzy jednym a drugim asfaltem, tak by można było dotrzeć spokojnie, bezpiecznie do firmy na cmentarz. Jak zaznacza prezydent, prace te zostaną wykonane jeszcze w październiku. Udało nam się porozumieć z przedsiębiorcą, tutaj z prezesem Murbetu, żeby prace, które dotyczą realizacji na naszym terenie, były wykonane przez nas, przez przedsiębiorcę na swoim terenie i będzie to kolejna ulica wyremontowana w naszym mieście w tym roku. Przewidywany koszt inwestycji dla miasta to 113 tysięcy złotych. Wraz z 2016 rokiem czekają nas zmiany w lokalnych stawkach podatkowych. Nieznacznie wzrosną opłaty za nieruchomości, środki transportowe i posiadanie psów. Decyzję w tej kwestii na ostatniej sesji podjęli miejscy radni. Od stycznia Ełczanie za swoje mieszkania i domy zapłacą o 2 grosze więcej. Co tak naprawdę daje przy mieszkaniu, powiedzmy 50-metrowym, jest to złotówka, ale w skali rocznej. Inaczej podwyżki podatku kształtują się w przypadku lokali użytkowych. W przypadku działalności gospodarczej tutaj te stawki są wyższe i wzrost jest o 10 groszy, z tym, że procentowo to jest niecałe 0,5% wzrostu. Wzrośnie również roczna opłata za posiadanie psa. W przyszłym roku właściciele czworonogów zapłacą 65 zł, a więc 2 zł więcej. Stawki podatku od środków transportowych podniesione zostaną o średnio 3%. Kształtuje się to od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu, z tym, że w skali rocznej. Więc przeliczając to na miesiące, jest to od złotówki praktycznie do 6 zł w skali miesięcznej. Dzięki podwyżkom miejski budżet zasili dodatkowa kwota około 250 tysięcy złotych. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na remonty dróg i chodników. Od września w Urzędzie Miasta Ełku trwa wdrażanie tak zwanego systemu identyfikacji masowych płatności. Oznacza to, że każdy podatnik otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności. To wygodne narzędzie, które w przyszłości zapewni sprawną obsługę, a także poprawi weryfikację stanu płatności. To, co będzie korzystne dla mieszkańców, to jest kwestia możliwości podglądania swoich kart, czyli wpłacone zaległości. Sam każdy będzie mógł wejść na swoje konto i tak jak w banku, prawda, popatrzeć, co się na moim rachunku dzieje. Z chwilą otrzymania takiego numeru należności trzeba dokonywać wyłącznie na podane rachunki. Które podatki i opłaty objęte są masowymi płatnościami? Podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, jak też opłata śmieciowa i jeszcze dwie czy trzy opłaty, które są na stronie internetowej nasze szczegółowo omówione i procedura, która została przyjęta, jest również opisana. W przypadku nieotrzymania lub zagubienia numeru indywidualnego rachunku bankowego niezbędnego do prawidłowego dokonywania wpłat należy zgłosić się ponownie po jego wydanie osobiście do referatu do spraw podatków i opłat lokalnych lub telefonicznie. Gimnazjum sportowe przy Ełckim Zespole Szkół Samorządowych uroczyście otwarte. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego naukę w placówce podjęło 52 uczniów. Tworzą oni dwie klasy pierwsze. Jedną o profilu siatkówka, drugą piłka nożna. Utworzenie takiego gimnazjum daje możliwość kontynuacji nauki absolwentom szkoły podstawowej sportowej. Po 3 latach funkcjonowania szkoły podstawowej na poziomie klasy 4, 5 i 6 przyszedł czas na gimnazjum, ponieważ dzieci, nasi zawodnicy dwóch dyscyplin piłki nożnej i siatkówki, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły podstawowej,
rozpoczęli edukację właśnie na poziomie gimnazjum. Kształcenie ucznia gimnazjum sportowego różni się od standardowego trybu nauki. Młodzi piłkarze mają zapewnione 10 godzin WF-u tygodniowo, dwa razy w roku obóz sportowy czy dodatkową godzinę lekcji języka angielskiego. Do tego dochodzą treningi piłkarskie na głównej płocie miejskiego boiska, zajęcia na hali Mosiru oraz ćwiczenia na pływalni. I choć zespół szkół samorządowych pochwalić się może szerokim zapleczem sportowym, to już teraz planowane są kolejne inwestycje. To jest teren dobrze przystosowany, aczkolwiek pojawiają się już w tej chwili istotne braki, jeżeli chodzi o pomieszczenie hali sportowej. Dlatego też jeszcze w tym roku sądzę zdążymy zaprojektować nową salę, a przynajmniej rozpocząć ten proces projektowania nowej hali sportowej przy naszej szkole sportowej. No i w ciągu najbliższych, myślę, 2 lat uda nam się tą salę zrealizować. W planach jest także utworzenie liceum sportowego. Dzięki tym 3 poziomom nauczania, myślę o szkole podstawowej, gimnazjum i potem LO, jest szansa, że będziemy mogli takiego zawodnika przez 10 lat szkolić w naszym systemie. No i wychodzący zawodnik, taki 19-letni, jest to już rzeczywiście dobrze ukształtowany, dobrze wyszkolony zawodnik. Ełckie Liceum Sportowe, w którym uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania edukacji i realizacji sportowych pasji, ma być utworzone w ciągu kolejnych 3 lat. Ciekawą ofertę skierowaną do miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Aktywny Ełk to specjalna karta rabatowa, która daje możliwość bezgotówkowego korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Nowa karta Aktywny Ełk rozszerza zakres usług, z których będzie można skorzystać, bo będzie można się nią posłużyć nie tylko na pływalni, ale również na kortach tenisowych, na lodowisku, na siłowni i na saunach, które są w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kolbego. Chętni będą mogli zakupić specjalne karty o określonej wartości, które upoważnią do korzystania z proponowanych usług. Do wyboru są karty miesięczne, kwartalne i półroczne. Zgłaszamy się do którejś z kas, to znaczy albo w parku wodnym, albo przy stadionie, albo na hali. Deklarujemy chęć kupna karty. Koszt karty to jest 5 zł. I przy zakupie deklarujemy, jaką kartę nabyć chcemy. Dotychczasowe karnety będą ważne do końca sierpnia 2016 roku. Pierwsza niedziela października upłynęła w Ełku pod znakiem aktywności fizycznej i dobrej zabawy. To za sprawą kolejnej edycji biegu ulicznego 5-10-15. Na linii startu stanęło blisko 150 biegaczy, którzy sami decydowali o tym, jaki dystans pokonają. Mogli to zrobić w trakcie biegu. Do wyboru, zgodnie z nazwą imprezy, mieli 5, 10 lub 15 kilometrów. Wydarzenie przyciągnęło do miasta zarówno amatorów, jak i zawodowców w tej dyscyplinie sportu. Wśród nich Michał Smalec, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, który na najdłuższym dystansie ełckich zawodów był bezkonkurencyjny. W Ełku zawsze jest większa motywacja, nawet jeżeli założenia były takie, że mam pobiec treningowo, a trafiłby się ktoś mocny, no to choćbym, nie wiem, tam zapluł się, to zrezygnuję wtedy treningu i biegam mocno tak, żeby w Ełku pokazać się, żeby wygrać. Częstym powodem uczestniczenia w biegu była chęć sprawdzenia swojej formy. W tym biegu po raz pierwszy biegnę, a dlatego, że chciałam się sprawdzić. No, wydaje mi się, że dobrze wypadło. Jak na tyle osób. Dystans jaki wybrałaś? 10 km. Moja córka uczy się w szkole wojskowej. I na wywiadówce chętni rodzice proszę o uczestnictwo, więc się zapisałam, namówiłam koleżankę i skorzystałam. Jak poszło? Nie byłam na końcu, co najmniej jest 25 osób za mną, młode dziewczyny, a ja w wieku 48, także uważam. Najważniejsze, że dobiegłam. Fajna impreza. Super, bardzo super. Zawody 5-10-15 nie były ostatnią imprezą biegową w tym roku. 16 października odbędzie się bieg papieski. Bieg w zasadzie skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ale i również wystartuje tak zwana kategoria open dla wszystkich, również dla osób dorosłych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Bieg zacznie się o godzinie 11:30, oczywiście z placu Jana Pawła. Uczestnicy biegu papieskiego będą mieli do pokonania dystanse od 600 do 2000 metrów. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował także sportową rywalizację w ramach świętowania rocznicy 11 listopada. 3 dystanse do wyboru, każdą długości 1111 metrów. Będzie można zrobić taką jedną pętlę, dwie lub trzy. Bieg oczywiście 11 listopada o godzinie 11:11. Startujemy spod Urzędu Miasta. Szczegóły dotyczące obu imprez dostępne są na stronie internetowej MOSiR-u.